Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, określane również jako MSSF-y, bądź z angielskiego IFRS-y, są to standardy i normy i co ważniejsze ich interpretacje zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Określają one zakres danych, jakie powinien znaleźć się w sprawozdaniu oraz sposób tej prezentacji i co ważniejsze metody wyceny poszczególnych elementów bilansu, czyli aktywów i pasywów. MSSF 16 wchodzi do użytku dla okresów sprawozdawczych, które rozpoczynają się 1 stycznia 2019 roku. Ten standard eliminuje pojęcie leasingu operacyjnego. W związku z tym wszelkiego rodzaju leasingi, niezależnie od tego, jak je nazwiemy, muszą być traktowane jako leasing finansowy. Co za tym idzie, muszą być wykazywane w bilansie. Dla leasingobiorców, ale nie tylko, bo również dla firm, które korzystają z wynajmu i dzierżawy, oznacza to najczęściej wdrożenie dosyć rozbudowanego projektu, który będzie polegał na gromadzeniu danych na temat aktywów, które są w leasingu bądź są wynajmowane, ale również ten projekt będzie polegał na wycenie tych aktywów. Na podstawie wybranej metody przejścia należy również opcjonalnie dokonać przeszacowania wyników firm. Nie wyobrażam sobie, że tego typu ewidencję można by prowadzić na przykład w Excelu. Potrzebna jest aplikacja, rozwiązanie, które nie tylko w sposób sprawny wspomoże wycenę aktywów, ale również będzie zintegrowane z rozrachunkami czy środkami trwałymi. Jako dostawca rozwiązań SAP obserwujemy duże zainteresowanie i rosnącą ilość zapytań dotyczących tego typu rozwiązań. Konieczność stosowania nowego standardu MSSF 16 jest dobrą okazją do tego, żeby zainteresować się rozwiązaniami, które w sposób kompleksowy wspomagają zarządzanie nieruchomościami. System RE-FX to bardzo rozbudowany i w pełni zintegrowany moduł SAP, który służy nie tylko do ewidencji obiektów nieruchomości, takich jak grunty, budynki, budowle, ale również służy do ewidencji wszelkiego rodzaju umów związanych z wynajmem, dzierżawą czy leasingiem dowolnych składników majątku.